zacząć od pewnej historii, pewnego człowieka, który nazywał się William Bowden. To był człowiek, który urodził się pod koniec lat 80. XIX wieku. Zamożny człowiek, odziedziczył rodzinną fortunę. Tak, jego rodzina zajmowała się produkcją wyrobów mlecznych, które z tego co wiem, po dziś dzień ta firma istnieje i jest warta miliardy dolarów. Można by określić go, że to był dobrze wykształcony człowiek, absolwent elitarnych uczelni. Studiował w Yale, później w Princeton, ale w którymś momencie swojego życia William doszedł do takiego miejsca, w którym był gotowy, i to też zrobił, pozostawić cały ten majątek, pozostawić wszystko to, co do tej pory miał, aby usłuchać wezwania Chrystusa i aby stać się misjonarzem, który będzie docierał z Ewangelią do wspólnot muzułmańskich. Kiedy Bóg go powołał, napisał taki list do swoich rodziców. Wtedy był w trakcie takiej podróży po morskiej. Bóg go powołał i napisał list do swoich rodziców, że poświęci swoje życie Jezusowi na polu misyjnym. A w Biblii zapisywał co jakiś czas pewne słowa. Jedno z nich, wtedy, które zapisał, brzmiało: bez zastrzeżeń. Bez zastrzeżeń. Wiedział, że pójście za Jezusem tą drogą będzie wymagało całkowitego poświęcenia. Tak naprawdę bez zastrzeżeń. Ojciec nalegał, by podjął studia, więc rozpoczął studia na Yale. Tam też studiował przez kilka lat. Na pierwszym roku przekonał się, że niewielu jego kolegów podziela jego pasję dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi. Więc zaczął czytać rano Biblię i modlić się wraz z jednym z przyjaciół. Po prostu miał jednego takiego przyjaciela. Każdego ranka razem spotykali się, czytali Boże Słowo i modlili się. Wkrótce przyłączyli się do nich inni studenci i w kampusie nastąpiło przebudzenie. Studenci zbierali się na studium biblijne i modlitwę. Gdy on skończył swoje studia, grupa tych studentów, która czytała Biblię i modliła się, wynosiła 1000 studentów. Nie jest wymyślona historia, to jest zaczerpnięte z jego biografii. Jeden człowiek, który po prostu czytał Biblię i modlił się. Czytał z drugim człowiekiem Biblię i modlił się. I tak przez kilka lat, aż to przebudzenie, działanie Boże rozeszło się na cały kampus. On powtarzał: za każdym razem muszę mówić sobie nie, a Jezusowi tak. Gdybyśmy tylko to zdanie zastosowali w naszym życiu: za każdym razem mówić sobie nie, a Jezusowi tak. Podczas studiów William pracował również pośród bezdomnych, cierpiących ludzi. Założył, sfinansował pewną misję, ona nazywa się Yale Hope Mission, której celem była rehabilitacja alkoholików. Pomagali ludziom uzależnionym, ludziom bezdomnym. W czasie jednak studiów też zmarł jego ojciec, a on odziedziczył spory majątek. Kiedy skończył swoje studia, na odwrocie swojej Biblii napisał kolejne słowa: bez odwrotu. Teraz jest naprawdę bogaty. Może przyjąć majątek, który został mu dany przez swojego ojca, a on to co robi, to zapisuje kolejne zdanie w swojej Biblii: bez odwrotu. Był świadomy, że pójście za Jezusem oznacza, iż nie będzie oglądał się za siebie. Że to jest przyłożenie ręki do pługa i po prostu droga przed siebie bez spoglądania wstecz, bez cofania się. Wiedział, że Jezus wzywa go do pracy misyjnej poza Ameryką i wyruszył głosić etnicznej ludności Kansu w Chinach. Przed wyjazdem do Chin wyrusza do Egiptu, gdzie uczy się języka arabskiego, aby móc pracować wśród muzułman. Ale tam też ciężko zachorował, zapadł na zapalenie opon rdzenia kręgowego, zmarł w wieku 25 lat, został pochowany w Kairze. Ktoś powie: no ale co, przecież miał powołanie, gdzie to wszystko? On poświęcił wszystko, całą swoją młodość, wszystko co miał, rodzinę, karierę, a mógł ją mieć naprawdę niesamowitą. Wygodne życie, to wszystko poświęcił po to, żeby iść za Jezusem. Choć umarł, zanim dotarł na pole misyjne, bo to jest prawdą, to Bóg rozniecił przez niego przebudzenie wśród studentów, tysiącu ludzi, i została założona misja. Ta misja działała przez kolejne dziesiątki lat. On odszedł, jego Bóg odwołał,
ale to, co przez niego rozpoczął, było kontynuowane. Stał się natchnieniem dla kolejnych pokoleń misjonarzy. Po jego śmierci w jego Biblii znaleziono te wszystkie zapisy i było napisane tak: bez zastrzeżeń, bez odwrotu, bez żalu. Bez zastrzeżeń, bez odwrotu, bez żalu. Przeczytałem tę historię w książce Więcej niż Wam i ona mnie mocno poruszyła. Pomyślałem sobie, jak jest w moim życiu. Czy naprawdę idę za Chrystusem bez zastrzeżeń, bez odwrotu i bez żalu? Czy tak wygląda moje życie, jak życie tego człowieka? Zacząłem myśleć, co znalazłoby się na odwrocie mojej Biblii. Czy idę za Jezusem tak, jak iść powinienem? Czy bardziej znalazłoby się tam: żałuję, że w młodości więcej czegoś tam nie doświadczyłem, nie zwiedziłem świata, nie poznałem ludzi, tylko od razu poszedłem do pracy na niwie pańskiej. Czy żałuję, czy cieszę się z tego, co Bóg zrobił w moim życiu? I myślicie, że łatwo jest sobie odpowiedzieć na to pytanie? Powiem wam, że nie. Czy musiałem zadać sobie pytanie, czy bez względu na to, ile stracę wygody, komfortu, zdrowia, bez żalu jestem naśladowcą Chrystusa? Gdyby ktoś wam dzisiaj zabrał wasz komfort życia, gdyby ktoś dotknął waszego zdrowia, czy pojawiłby się tam żal? Jakie jest moje życie? Czy w codzienności jest wiele zastrzeżeń? Czy ciągle kątem oka myślę o cofaniu się, czy pojawia się żal straty, że omijają mnie przyjemności, których inni sobie nie odmawiają, nie mają problemów, żyją pełnią życia, cieszą się życiem, a mnie to wszystko mija obok, może ciebie mija obok. Życie Williama Bowdera przypomina mi życie wielu ludzi bożych na kartach całej Biblii. Ludzie, którzy ryzykowali nie drobne rzeczy dla Boga, ale wszystko, aby być posłusznym Bogu, by iść tam, gdzie On ich posyłał, by odpowiadać na Boże wyzwanie. Jednym z nich był Elizeusz. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, ale w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale od 15 wiersza, czytamy takie słowa: a Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Namsziego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna Szafata z Abel Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. To jest to, co polecenie, które Eliasz otrzymuje od Boga. Gdy jest na górze, Bóg mówi mu, co ma uczynić, jakie mają być kolejne jego kroki, i mówi, jedną z tych rzeczy było, że namaścić Hazaela na króla, a drugą było namaścić Elizeusza, syna Szafata, na proroka, na jego miejsce. Jasne polecenie, tu Bóg powiedział wyraźnie, co on ma zrobić. Eliasz otrzymuje konkretne zadanie od Boga na kolejne kroki, które ma podjąć. Bóg niewiele mu tłumaczył. Nie powiedział mu: słuchaj, mam taki plan i w tym planie teraz to tutaj tak to będzie wyglądało. Mało tego, mówi: Elizeusz będzie na twoje miejsce. Bóg mi nie mówi, wiesz, będziesz porwany na obłoku, wóz ognisty, wszystko fajnie w ogóle, taka dobre zakończenie, takie nie umrzesz, dobre zakończenie życia. No i co wtedy pewnie Eliasz by powiedział? Nie, no to spoko, załatwione. Ale Bóg mówi: idź i namaść go, on jest twoim następcą i nic więcej. Nie wiem, co bym sobie w tym momencie myślał, ale tak to wyglądało. Czytamy dalej w Bożym Słowie, w 19 rozdziale, od 19 wiersza. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Wiecie, Elizeusz żyje swoim życiem. Od tego dnia wykonywał swoją pracę. On żył swoim życiem. Myślę, że Elizeusz kochał Boga i ciężko pracował. To
Nie wiem, czy spodziewał się tego, co stało się w jego życiu, ale musiał kochać Boga, skoro do niego właśnie Bóg wysyła Eliasza. Prawdopodobnie jest dosyć zamożnym człowiekiem, bo czytamy o tym, że ma 12 zaprzęgów, które pracują, to nie było normalne. To raczej świadczy o tym, że nie jest takim zwykłym gospodarzem, ale jest dosyć zamożnym człowiekiem. Czy Elizeusz miał pojęcie, co wydarzy się tego dnia, kiedy zaprzęgał swoje 12 par wołów, poszedł na orkę? Myślę, że nie. Kiedy Eliasz widzi Elizeusza zapracowanego przy orce, zastanawiam się, co sobie pomyślał. On? Rolnik? Jest zajęty, ma swoje życie, ma swoją pracę, ma zadanie do wykonania. Czy to jest właściwy moment, właściwy czas? Żyje swoim życiem? Czy będzie gotowy znosić te wszystkie przeciwności, które ja znosiłem? Te wszystkie próby, doświadczenia, słuchajcie, Eliasz ich miał mnóstwo. Izabel, Achab, naprawdę dali mu się we znaki w jego życiu. Były momenty, że miał dość. Dość. Tak naprawdę bycie prorokiem nie było niczym łatwym. I patrzy na tego gościa, który właśnie idzie z tym swoim zaprzęgiem, orze. Być może zastanawiał się, czy on jest gotowy na tak radykalną zmianę życia. Eliasz podchodzi, narzuca na niego płaszcz i ten gest również nie jest bez znaczenia, bo na Bliskim Wschodzie płaszcz był symbolem osoby i praw, jakie jej przysługiwały. To nie było takie sobie, nie wiem, wymysł ostatniej chwili. Ta moc, która towarzyszyła Eliaszowi, będzie częścią życia Elizeusza i później, kiedy przeczytamy kolejne rozdziały, to zobaczycie tam, że ta moc, która była w Eliaszu, była też mocą Elizeusza. Niesamowicie Eliasz też tutaj jest niesamowicie, nie jest niesamowicie wylewny. Tak, on przychodzi, rzuca płaszcz, idzie. On mnie tłumaczy, wiesz, byłem tam, Bóg mi tu powiedział, no i słuchaj, no i teraz warto by to rozważyć, daję ci 3 dni, dobra, tydzień, przemyśl, może warto, może nie warto, zrobimy coś z tym, jak będziesz miał jakieś pytania, zadzwoń, pogadamy na ten temat, nie. On przychodzi po prostu do tego człowieka, który jest w trakcie swojej pracy, swoich zadań, swojej codzienności, narzuca na niego płaszcz. Ale Elizeusz już wie, co to oznacza, już dobrze wie, co to oznacza. Płaszcz był wystarczająco wymowny. Elizeusz jedyne, o co prosi, tutaj czytamy, to żeby mógł pożegnać się z ojcem, matką i na to dostaje zgodę, ale takie zaznaczenie, by nie zwlekał, aby to, co właśnie stało się udziałem jego życia, ta łaska, która jest mu okazana, nie poszła na marne. Nie wiem, czy chciałbym iść za gościem, który rzuca jeszcze przez ramię, no dobra, wiesz co, ale streszczaj się, bo ja nie mam czasu tutaj i nie zmarnuj tego, co ci dałem. To jest wbrew wszelkim takim współczesnym normom. Ale tak właśnie postąpił Eliasz. Po prostu poszedł i zrobił to, czego Bóg od niego oczekuje. Czytamy również, że Elizeusz idzie, żegna się, zażyna woły, parę wołów, spala uprzęż i gotuje na tym mięso dla swoich pracowników i potem idzie za Eliaszem. Myślę, że to, co zrobił Elizeusz, paląc uprząż, dbając, by też załatwić to, co trzeba z ludźmi, jest obrazem tego, że on nie wraca już, nie ma zamiaru wracać do swojej przeszłości. On dobrze rozumie to, że kiedy Bóg go w tym momencie powołuje, to jest koniec dla jego przeszłości. To jest koniec dla pracy, której do tej pory wykonywał. Do zawodu, którym do tej pory się parał. To jest koniec. On nie chce zostawić nic, do czego mógłby wracać. Bierze uprząż, gotuje to mięso na tym, daje swoim ludziom, załatwia z nimi wszystko tak, jak należy, aby byli syci, aby rozejść się, odejść we właściwy sposób. Porzuca swoje dotychczasowe życie po prostu na to słowo, na ten zarzucony płaszcz Eliasza. Nie będzie oglądał się wstecz, nie ma już takiego zamiaru. On jakby rozumie to, że idąc, podejmując się wyzwania, podejmując się Bożego powołania, nie ma powrotu, nie ma odwrotu. Wszyscy ci ludzie, o których czytamy na kartach Bożego Słowa, którzy odpowiedzieli na Boże wyzwanie do posłuszeństwa, do naśladowania, zawsze doświadczali niesamowitej mocy, niesamowitych prób. Wiecie, dzisiaj Kościół chce mocy, bez doświadczeń. Dzisiaj chcemy cudów, ale nie chcemy doświadczeń. Chcemy mocy bez doświadczania Boga w trudnych chwilach. To jest niemożliwe.
To jest niemożliwe. Chcemy odpowiadać na powołanie wygodne, komfortowego życia. O, ilu kaznodziejów by takich się znalazło, którzy by chcieli super samochody, super domy i być kaznodziejami. Misjonarzy, którzy chyba pole misyjne to widzieli na zdjęciach. Brak wody, brak komfortu i wielu, wielu innych rzeczy. Ale mówią, że są misjonarzami w wygodnym życiu. To jest pomyłka, to jest nieporozumienie. Chcesz mocy Bożej? To Bóg ją daje w całej swojej pełni. Ale tak naprawdę uczymy się Boga w naszych doświadczeniach. Uczymy się wierności, kiedy przechodzimy przez trudy. Uczymy się wierności, kiedy przychodzą czasami cierpienia do naszego życia. Uczymy się wytrwałości, kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli. Modlimy się, a wydaje się, jakby daleko, daleko, daleko gdzieś tam była ta odpowiedź. A może nawet wydaje się, jakby nigdy nie nadeszła, czy nie nadchodzi. Ale to są te chwile, w których człowiek uczy się Pana Boga. Fajnie jest być wiernym. Fajnie jest być takim krzykaczem, chwała Bogu, alleluja. Kiedy wszystko jest w porządku. Kiedy jesteśmy zdrowi, dzieci mamy posłuszne, kiedy mamy wszystko to, co jest nam potrzebne do naszego komfortu życia, kiedy nie mamy większych problemów. To naprawdę jest dosyć proste. Ale trudniejsze wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia do naszego życia. Elizeusz, nie ma zamiaru wracać do swojego starego życia. Ci ludzie, o których czytamy w Biblii, tak jak Abraham, który otrzymuje polecenie wyjścia z Ur Chaldejskiego i nieoglądania się na przeszłość, niewiele wiedział o Bożym celu, oprócz tego, że ma iść do Kanaanu. Weź i idź. Żyjesz, masz swój świat, swoją rodzinę, swoją gospodarkę, nie wiem, dzisiaj byś miał swoją firmę, jest twoja, dobrze prosperuje, wszystko idzie dobrze, a Bóg przychodzi i mówi, zostaw to wszystko, idź. Nie idź do większej firmy, do lepszych zarobków, do lepszego życia, ale po prostu idź. Idź tam, gdzie cię posyłam. To może być pole misyjne, to może być miejsce, w którym najchętniej byś wolał się nie znaleźć. To mogą być slumsy, do których Bóg cię posyła. I chcę, żebyś zostawił wszystko. Umielibyście tak? Abraham nie był ideałem, wiecie o tym, znacie jego historię. On też tam momentami próbował przykombinować, ale na słowo Boga, że ma wyjść z Ur Chaldejskiego, to uczynił. I on uczył się po drodze Boga. Czy łatwo mu było zaufać? No tutaj było mu łatwo, ale już było mu trudniej zaufać, że nikt się do niego nie dobierze za to, że ma tak piękną żonę, więc kombinował, że to jest jego siostra. To było półprawdy. Dwa razy naraził ją na niebezpieczeństwo. Dwa razy naraził na niebezpieczeństwo obietnicę Boga, że to z niego będzie wielkie pokolenie, jak piasek morski. Że to z niego powstanie naród, tak liczny jak piasek morski. To nie było tak, że on był taki idealny, we wszystkim miał takie zaufanie. Parę razy miał takie momenty, w których po prostu po swojemu próbował. Ale ostatecznie, kiedy staje przed najważniejszym testem złożenia swojego syna w ofierze, okazuje się, że dojrzał. Dojrzał przez te doświadczenia do prawdziwej wiary w swoim życiu. I czytamy o nim na kartach Biblii. W Starym Testamencie czytamy, w Nowym Testamencie. Ktoś, kto po prostu posłuchał, poszedł. To był efekt bezwzględnego posłuszeństwa tego, czego Bóg od niego oczekiwał. Pamiętacie Mojżesza? Bo z Mojżeszem było troszkę inaczej. Kiedy Bóg go powołuje, on jest 40 lat na banicji, żyje swoim życiem, pasie obce swojego teścia, ma rodzinę, jakoś poukładał sobie życie. Kiedy pasie obce swojego teścia przy Górze Bożej Choreb, tam mu się objawia Bóg w płonącym krzewie i powołuje go. Czy on mówi, nie, no jasne, już się pakuje. No tak czekałem 40 lat, Panie Boże, aż się pojawisz. Gotowy jestem, no to znak jest, świeca się zapaliła, ruszamy. Nie, nie nadaje się. Kto mi uwierzy? On ciągle pamięta, że w Egipcie jest zabójcą. Jest uciekinierem. Być może w oczach wielu ludzi tchórzem, który nie wziął odpowiedzialności za to, co się wydarzyło.
i nie potrafię mówić. I Panie, ale oni mnie nie posłuchają. I Panie, to i tamto. Było tych wymówek, nie wiem, 9 albo 10? Nie pamiętam. Ale sporo. Bóg zawsze mu odpowiadał, ale ja będę z Tobą. Masz im powiedzieć, jam jest. Jestem, który jestem. I to. I Bóg miał zawsze odpowiedź, ale on zawsze miał jakieś pytanie. Ale zobaczcie Mojżesza, kiedy już podejmuje się, to jest wierny. Idzie bez zastrzeżeń. To jest najbardziej właściwy człowiek dla tego narodu, który ma wyprowadzić z Egiptu. Oni marudzą, oni zrzędzą, oni buntują się, a on pada na kolana i ciągle się o nich modli i o nich woła. Kiedy Bóg chce ich wytracić, mówi: Boże, nie rób tego, daj im szansę. Co inne narody powiedzą? Wyprowadziłeś ich, teraz ich wytracisz. Nie, Bóg mu nawet daje propozycję: słuchaj, uczynię naród z ciebie, po prostu z tymi klientami damy sobie spokój. A on mówi: nie, Boże. Ha, właściwy człowiek. Tyle lat na pustyni z taką ekipą, dziękuję bardzo. Jeszcze nikt mu za to nie płacił. Ale on jest wierny i czytamy o Mojżeszu. Uczymy się z jego życia. Kiedy ulega Bożemu powołaniu, idzie za nim całym swoim sercem. Jezus nauczał w Ewangelii Łukasza tak. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłożył rękę do pługa, i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Przeczytaj ten tekst jeszcze raz. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden. Nieważne, czy jest pastorem, nieważne, jakie mam mniemanie o sobie, nieważne, jaką jest osobistością. Nieważne. Nieważne to jest, co posiada. Nikt, żaden, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest godzien, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak wielu ludzi chce przyłożyć rękę do pługa, ale sama orka nie jest dla nich priorytetem. Co? Słyszą skazań, mówią: dobre, podniesiemy rękę, pójdziemy, ale tak naprawdę to wiecie, jedna ręka, druga ciągle tam gdzieś do tyłu, ciągle do przeszłości. Zawsze są jakieś inne rzeczy przed Królestwem Bożym, coś, co trzeba załatwić, czego trzeba się dorobić. Elizeusz zostawił wszystko. Odciął się od tego, czym do tej pory się zajmował, aby iść za Bożym powołaniem. A dzisiaj współcześni ludzie mają mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia. Zanim obie ręce będą przy pługu. Zawsze jest coś. Zawsze. I ciągle toczy się ta walka. Z jednej strony Jezus, z drugiej strony świat, który ponętnie kusi swoimi ofertami szczęścia i oglądania się wstecz. Jezus nie da Ci do końca takiego szczęścia. Jezus nie da Ci takiego komfortu. Świat, przygoda, wyzwanie, wszystko zapewni Ci to, że będziesz czuć się bardzo dobrze. Podobnie jak żona Lota, pamiętacie ją? Wychodzą z Sodomy i Gomory, wieją, bo Boży sąd właśnie się zaczyna dokonywać. Jedna rzecz, nie oglądaj się wstecz. Co robi żona Lota? Ogląda się, Boże Słowo mówi, że zamienia się w słup soli. Bóg powiedział wyraźnie, aby się nie oglądać. Bóg mówi w swoim słowie, że nie oglądaj się. Nie miej nic, do czego będziesz chciał wracać. Każdy, kto się ogląda wstecz, zaprzepaszcza dar dany mu od Boga. Po prostu zaprzepaszczasz to, co Bóg tobie daje. Ale Jezus, kiedy mówi te słowa o tym pługu, o tym oglądaniu się, to nie mówi tego tak sobie. On po prostu mówi to też w pewnym kontekście. I czytamy w tej Ewangelii, w 9 rozdziale, wcześniejsze wiersze mówią tak. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie. A Jezus rzekł do niego: odpowiedź nieco dziwna się wydaje. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jakby wydaje się odpowiedź trochę z innej beczki. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól nam najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.
Powiedział też inny: pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Zawsze coś. Oto ktoś odważnie składający deklarację. Przychodzi do Jezusa: pójdę za tobą, panie Jezu. To wszystko, co mówisz, co robisz, to jak to wygląda, wydaje się sensowne, ma sens. Piękne, wzniosłe wyznanie. Podobne do tego, jak pamiętacie, jak Piotr powiedział: pójdę za tobą, panie, wszędzie. Ja w życiu się ciebie nie zaprę. Pójdę, gdzie ty, tam ja, zawsze we dwóch. Wszyscy inni, ta reszta, to wiesz, nie możemy im tak do końca ufać, ale ja. On był pewny, słuchajcie, to nie jest tak, że on udawał. On był pewny, że tak jest. Ale wiecie, co się później dzieje? Niedługo później jest tym, który trzykrotnie zapiera się Chrystusa. Ja go nie znam. Mylicie się, ja nigdy z nim nie byłem. Jak wiele razy w uniesieniu składaliśmy deklarację, że pójdziemy gdziekolwiek Bóg nas pośle. Może w młodości, może na początku swojej drogi z Bogiem, a może czasami tak masz, jedziesz na fajną konferencję, atmosfera podkręcona, o, deklarujesz Bogu, co ty nie zrobisz. Mówisz, w jaki sposób ty to wszystko tutaj poukładasz, jak ty będziesz mu posłuszny, jak twoje życie od tej pory będzie wyglądać inaczej. Ale kurczowo ciągle trzymasz swoje życie w swoich rękach. Jezusa odpowiedź jest zaskakująca. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jezus mówi, że jest bezdomny. No wszędzie? Ja jestem bezdomny. Pójdziesz wszędzie? Na pewno? Ja nie mam, gdzie głowy skłonić. Nie mam majątku. Nie mam pieniędzy na koncie, z którego będziemy, gdyby nam coś tam brakło, to będziemy czerpać na czarną godzinę. Czy pójdziesz ze mną wszędzie? Bo ja jestem bezdomny. Nie mam, gdzie by głowę skłonić. Nie mam niczego, co by trzymało mnie na tym świecie, co ograniczałoby moją służbę. Nic. Jezus, jak czytamy Boże Słowo, nigdy nie gwarantował wypasionej służby, nie gwarantował dostatku, nie gwarantował braku doświadczeń, cierpienia. Jezus nie był głosicielem Ewangelii sukcesu. Nie był. Wiecie, jaką Ewangelię głosił Chrystus? Krzyża. Zanim zawisł na krzyżu, on o krzyżu już nauczał. To nie była Ewangelia sukcesu, lecz Ewangelia hańby. Bo krzyż jest hańbą. Bo krzyż był hańbą w świecie rzymskim. I on nie mówił: słuchajcie, będzie wszystko cool. Ale mówi Ewangelia, no, krzyża. A ostatecznie na nim zawisł. Jako pohańbienie. Jezus głosił Ewangelię opartą na krzyżu i każdy uczeń, jak mówił, ma brać na siebie krzyż swój codziennie i co? I naśladować go. Codziennie. Nie od czasu do czasu, nieraz na jakiś czas. Czy pójdę niosąc krzyż w pracy, czy będę niósł swój krzyż w relacji z moją żoną, z moim mężem, czy będę niósł swój krzyż w szkole, czy będę niósł swój krzyż pośród swoich rówieśników, czy będę niósł swój krzyż tam, gdzie Bóg mnie postawi, gdzie to wcale nie będzie wygodne. Gdzie ludzie mają modę noszenia krzyżyków na szyi, ale to nic nie znaczy. Szubienicę niech sobie powieszą. To samo. My łatwo mamy na koszulkach, na t-shirtach krzyż, jesteśmy chrześcijanami. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Czy nosisz krzyż swój codziennie, to on nie będzie wisiał na twojej szyi. Ja nie zachęcam do noszenia takiej biżuterii. Krzyż nie jest biżuterią. A wmawianie sobie, że symbol chrześcijaństwa, mnie nie przekonuje. Noś krzyż każdego dnia w twojej relacji, w twoim domu, z twoimi bliskimi, z sąsiadami, którzy może nie są najfajniejszymi sąsiadami, z szefem, który być może nie jest najlepszym szefem. Ale tam nieś krzyż, tam opowiadaj się, kim jesteś. Tam bądź gotowy na cierpienia, nie za to, że coś źle zrobiłeś, ale za to, że jesteś wierzącym człowiekiem, za to, że jesteś uczciwy. Bo to, że nie przyłożysz rękę do żadnego przekrętu, do żadnego kłamstwa, do żadnego naciągania rzeczywistości. Jezus uczył takiej Ewangelii. Czy wszędzie to są slumsy, ciemne miejsca, w których Bóg cię może posłać, gdzie możesz stracić swoje życie dla Jezusa? Czy dzisiaj, jak patrzę, jak ludzie domy budują,
Mam co oglądać, bo koło mnie powstają osiedle. Jak oni są zakratowani, jakby święty Mikołaj istniał i miał się tam dostać, to ma przegwizdane. Tak, tak, tak. Ludzie tak boją się o te swoje skarby, o to wszystko, co wiecie, wichura może im zabrać w jednej chwili. Nic tego nie powstrzyma, oni się tak o to wszystko boją. Takim strachem żyją. A my? Czy nie jest podobnie? Że tak, Panie Jezu, pójdziemy tam, dopóki jest bezpiecznie. Dopóki nie dostaniemy w dziób, dopóki nikt nas nie okradnie, dopóki ktoś nas nie wykorzysta, dopóki te rzeczy się nie będą działy. Czy wszędzie to gotowość na bycie wyśmianym pośród swoich znajomych, bo powiesz, że ty wierzysz w Chrystusa i masz pewne wartości i nie robisz pewnych rzeczy? Czemu tego nie robisz? A, bo nie robię. Nie, bo wierzę w Chrystusa, a On mówi, że nie powinienem tego robić. No, ale cię wyśmieją, człowieku, co ty jesteś? Powiedz to tak ogólnie, żeby po prostu to nie brzmiało źle. Nie, nie, nie. To jest właśnie to. Czy jesteś gotowy? Wszędzie znaczy, że pójdziesz tam, gdzie cię wyśmieją z powodu twojej wiary. Inaczej z powodu twojej prostackiej wiary. Bo dla ludzi taka wiara jest prostacka. Czy wszędzie zawiera się w sobie obniżenie twojego pułapu życia, by szukać najpierw Królestwa Bożego? Jest fenomen. Ilu ludzi obserwuję, ile sytuacji obserwuję, to ciągle widzę to. Ludzie chcą żyć lepiej, 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 lepiej. I również wierzący lepiej, 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 lepiej. Zarobi więcej, to żyje lepiej. Nie jest pytanie, czy Bóg chce coś zrobić dla Bożego Królestwa poprzez to, co mam, ale żeby żyć lepiej. Żeby mieć nowsze. Żeby mieć lepsze. Czy wszędzie to jest również to miejsce? Nie czytamy, czy ten człowiek podjął wyzwanie pozostawienia wszystkiego. Prawdopodobnie nie, bo już o nim nie czytamy w Biblii. Myślał, że życie z Jezusem to nieustająca sielanka, ekonomiczne dobrodziejstwo prawdopodobnie. Błogosławieństwo, doskonałe zdrowie, brak prób i doświadczeń. Ale to niestety nie jest możliwe z Jezusem. Z takim innym, fałszywym, źle wyrysowanym, tak. Ale to nie jest Jezus Biblii. To nie jest Jezus Biblii. Mamy drugiego pacjenta w tej historii. Jezus również wzywa go do naśladowania. To Jezus mówi do niego: chodź, naśladuj mnie. Jezu, pójdę, tylko pogrzebię mojego ojca. Mówi, no naprawdę, szczytne. No to jest normalne. Chcemy pochować swoich bliskich. Możemy to dzisiaj sobie wyobrazić, ponieważ my żyjemy w takiej kulturze i w takich czasach, gdzie godny pochówek jest bardzo ważny dla większości ludzi. Czasami ludzie przy pogrzebie mnie pytają o takie rzeczy, że ja myślę sobie, a po co mi to? Nie wiem, chcą, niech mnie spalą. Nie, to nie. Niech mnie wrzucą do dołu. Ja idę do nieba. Nie myślę o tym, żeby mi to tak wyglądało, czy tak wyglądało. Takie kwiaty, a kto by mi co zaśpiewał. Jakie to ma znaczenie? Ale my żyjemy w takiej kulturze, że jak wesele jest huczne, tak pogrzeb musi podobnie wyglądać. Możemy to trochę zrozumieć, tego człowieka. Jak chcę pochować swojego ojca, to jest dla mnie ważne. Żyjemy w kulturze rozpamiętywania o zmarłych przy różnych okazjach. Niestety nie zawsze dobrych. To jest tak ważne, że gdyby Jezus te słowa wypowiedział na dzisiejszych cmentarzach, to by go szybko ukamienowano. Gdyby Jezus te słowa powiedział na cmentarzu, to by szybko stamtąd go przegonili jako jakiegoś wariata, który po prostu ma zły stosunek do zmarłych. Jak najbardziej usprawiedliwione wydaje nam się wytłumaczenie owego człowieka pochowania swojego ojca. Jezus jednak daje mu bardzo radykalną lekcję, taką: chodź, umarli nie grzebią umarłych swoich. Zostaw to. Ale jak? Ojca? Przecież ja go muszę pochować, to jest normalne, co ludzie o mnie powiedzą. To jest wbrew wszelkim regułom. Mielibyśmy, tak jak ten człowiek pewnie, całą listę powodów, pokazalibyśmy ją Jezusowi. Dlaczego źle myśli? Dlaczego okazuje taki brak szacunku?
Wielu wyjmuje przy okazji święta zmarłych takie usprawiedliwiające zaangażowanie. Jak się zbliża święto zmarłych, wszyscy na cmentarzu groby myją. Ja mam pytanie, myjesz go w ciągu roku? Ludzie mi mówią, ale to wiesz, to rozpamiętywanie, to świadectwo dla rodziny. Jakie świadectwo dla rodziny? To są okultystyczne obrządki. Ja mam pytanie, czy jesteś tam w ciągu roku? I masz taki szacunek i taką pamięć? Bo uważam, że powinieneś. A jeśli robimy to tydzień przed, wiecie, to nie czarujmy się po prostu. Boimy się ludzi. Boimy się tego, co oni powiedzą o nas. Bo grobu ojca, matki żeś nie odwiedził. Powiem ci, no. Odwiedziłem wcześniej. Dużo wcześniej. Umarli nie grzebią umarłych swoich. Słuchajcie, w naszej kulturze my możemy sobie to odnieść. To jest dosyć proste. Dosyć proste. Co sąsiedzi pomyślą, jak cię będą szykanować, że ty tu taką bezbożność propagujesz. Człowiek naprawdę ma zgryza. Co ja mam zrobić? Prawda jest taka, że to nie chodzi tylko o tego ojca i o ten grób. Akurat to był ten przykład. Ale prawda jest taka, że mamy zawsze coś do załatwienia, do zrobienia, kogoś do pochowania, pracę do skończenia, problem do rozwiązania. Zawsze jest coś w naszym życiu, co mówimy, Panie Jezu, pójdę za Tobą, ale wpierw. Pójdę za Tobą, ale wpierw. Jest ojciec, są rzeczy, jest praca, są długi, wszystko inne. Pójdę za Tobą, ale nie teraz, bo jest coś ważniejszego. Tydzień temu widziałem na komputerze, że mieliście dopuszczony film z porodu. Tak, tak, jakiś film z porodu, że tam odkurzacz ktoś rodził, tak? Że ile jeszcze musisz kupić, żeby zdecydować się na dziecko? A ja ci zadam pytanie dzisiaj, ile jeszcze musisz załatwić rzeczy, żeby pójść za Jezusem? Żeby Go naśladować. Ile jeszcze? Ile musisz jeszcze się dorobić? Ile filarów otworzyć? Ile tych rzeczy musi jeszcze być? Gdzie jest granica tych wszystkich rzeczy, zanim pójdziesz za Chrystusem? Niektórzy mówią, trzeba się wykształcić, potem będziecie mówić, trzeba założyć rodzinę, a potem będziecie się dorabiać. A potem będziecie wychowywać dzieci, a potem będziecie chcieli pojechać na wczasy, rozwinąć karierę, zawsze będzie coś. Zawsze. Każdy chce swojego. Zawsze będzie coś. Zawsze są jakieś wymówki bardzo logiczne, nawet prawdziwe i wydające się bardzo racjonalne. Tak czy inaczej, o tych ludziach już na kartach Biblii nie przeczytasz. Oni nie wpisali się, nie wyryli się w pamięć ewangelistów ani innych autorów Biblii. Po prostu nie. Inne rzeczy zabrały im tą możliwość. Postanowili poświęcić się czemuś innemu, ale nie pozostawić wszystkiego dla Chrystusa i za Nim. U Chrystusa nie ma umiarkowanego chrześcijaństwa. Niektórzy mówią, wiesz, no musimy wierzyć, ewangelicznie wierzyć w prawdę Słowa Bożego, ale nie musimy tak radykalnie. Nie rozumiem do końca tego słowa radykalizm. Dla mnie po prostu wiara w Jezusa opiera się na posłuszeństwie. Więc albo jesteś posłuszny, albo nie. Niektórzy mówią, ja jestem radykalny. Nie, pytanie jest, czy jesteś posłuszny. Bo dla mnie radykalny nic nie znaczy. Jestem albo posłuszny, albo nieposłuszny Bożemu Słowu. Albo idę za Jezusem, albo za Nim nie idę. Tam nie ma umiarkowanego chrześcijaństwa, nie ma umiarkowanego naśladowania. On zawsze traktuje wiarę swojego Ojca bardzo serio. I On chce, aby nasze posłuszeństwo było całkowite. Pamiętacie te trzy słowa, które były zapisane w Biblii Williama? Bez zastrzeżeń, bez odwrotu, bez żalu. Pamiętacie powołanie uczniów? Ewangelia Mateusza mówi o tym. Idąc wzdłuż brzegu, wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem, Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucali sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzeli innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi sieci swoje i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim.
W 9 rozdziale czytamy: a odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Mamy dwa obrazy. Ludzi, którzy chcieliby, i ludzi, którzy po prostu poszli. Wiecie, Kościół dzisiaj ma bardzo, myślę, że to jest bardzo prawdziwe i bardzo podobne. Są ludzie, którzy mówią, że oni by chcieli, i są ludzie, którzy po prostu idą. Na tym miejscu dzisiaj są ludzie, którzy by chcieli, i ludzie, którzy po prostu idą za Bogiem. W której grupie jesteś? Ciągle coś chcesz, ale zawsze są inne rzeczy? Czy po prostu idziesz i naśladujesz Boga? Czy oni szukali wymówek? Kiedy patrzycie na tych apostołów, czy oni mówią: my nie wiemy, Panie, wiesz, prosty rybak jestem, to ja nie wiem, czy ja się nadaję. No nie zostawię sieci. Wiecie, to nie jest tak, jak że oni potem, jakby się im coś sypnęło, to poszliby i kupili nowe. To nie te czasy. Nie było Castoramy, gdzie by sobie sieci kupili. Czy innych miejsc i po prostu wrócili. No nie wypalił biznes z Jezusem, no to wrócimy. To było całe ich życie, oni tylko to potrafili. Ale po prostu poszli za Jezusem całkowicie. Zostawili wszystko. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć niejako w ślepo. Czyli tak modnie się mówi, że no wiesz, nie musimy w ślepo. No po części to jest prawdą, bo Boże Słowo nam wiele mówi, ale pewne kroki za Bogiem, wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli w ślepo. Po prostu Bóg mówi i robimy. Albo Bóg mówi, a my udajemy, że robimy. Jedno z dwóch. Kiedy do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec, to on też chciał iść za Jezusem, ale wiecie, no tak chciał iść i oglądać się na swój majątek. Jezus mu daje prostą lekcję. Mówi: idź, sprzedaj to, co masz, bo on moralnie był poukładany. Przykazania Boże, no cudowny facet. Taki chrześcijanin, że nie jedni, nie jeden pastor by marzył, żeby tacy ludzie wypełniali jego kościół. Nie jeden. Ale wiecie, dla Jezusa to nie wystarczało. Bo Jezus mu zadaje bardzo konkretne pytanie. Znaczy konkretne polecenie. Idź, sprzedaj to, co masz. Rozdaj ubogim, tak po prostu. I naśladuj mnie. Nie, no to jest karkołomne, Panie Jezu. No, przesadziłeś mocno. Powinieneś cieszyć się z moralnego życia tego człowieka. A Ty chcesz, żeby on zostawił wszystko i szedł. Kiedy uczniowie to słyszą, są przerażeni. Mówią: nie, no jak ten klient, oni znali swoje życie, słuchajcie. I oni mieli problemy chyba z tymi przykazaniami, z którymi tamten nie miał problemów. No to kto będzie zbawiony? I czytamy: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios, a nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli, uczniowie zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga jest wszystko możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr, oto my opuściliśmy wszystko. Oni nagle załapali: ej, on nie chciał tego zostawić. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? Jezus mówi co? Mówi, konkretna lista jest. Mówi: okej, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. No z takiej pozycji rybaka na sędziego całkiem nieźle. A każdy, kto by opuścił domy, Jezus mówi dalej, każdy. Więc ja rozumiem, że ty i ja również. Każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Każdy. To nie chodzi o jakieś sekciarskie, wiecie, takie grupy, że pakują manele, się wynoszą, nikt nie wie o co, gdzie oni są i nie mówimy o, Jezus nie namawia do sekciarstwa. Jezus mówi, jeśli będzie cokolwiek w twoim życiu ważniejszego ode mnie, to znaczy, że kochasz bardziej siostrę, brata, relacje, tradycje rodzinne, wszystkie te rzeczy. A on mówi, nie możesz ich bardziej kochać ode mnie. On nie mówi, że nie masz kochać swojej mamy, swojego taty. Ale ludzie dla pewnych są tak ograniczeni pewnymi właśnie relacjami, poczuciem winy, że tak chcą trochę z Jezusem, trochę jednak tej rodzinie się przypodobać.
innym ludziom się przypodobać. Tak się nie da, słuchajcie, nie da się. Jezus mówi, pójdziesz za mną, to dam ci o wiele więcej braci, sióstr, w innym miejscu jest napisane matek. Ja jestem tego świadectwem. Nie mogę tego zliczyć, ile mam tych braci, sióstr. Ludzi mi bliskich, których nigdy wcześniej nie miałem. Miałem znajomych, miałem, ale dzisiaj mogę powiedzieć, mam braci, sióstr, Pan Bóg parę matek postawił na mojej drodze, które w wielu kwestiach pomogły mi nadrobić pewne stracone lata. To jest prawdą. Idź za Jezusem, a nie stracisz. Ale najważniejsze, słuchajcie, to nie chodzi nawet o taki dobrobyt, czy o takie rzeczy. To życie wieczne, to chodzi o życie wieczne. Jezus mówi, a ostatecznie chodzi o twoje życie wieczne. Co możesz dać za swoją duszę? Co jest bardziej cenne, co jest bardziej warte twojego czasu, pieniędzy, życia? Oto opuściliśmy wszystko, nie zostawiliśmy sobie nic. Poszliśmy za tobą. Jezus mówi, w Hebrajczyków jest napisane 10:38, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Sprawiedliwy z czego żyje? Z wiary. Lecz jeśli się cofnie. Wiesz, kiedy się cofniesz? Wtedy, kiedy będziesz próbował iść tym pługiem i ciągle oglądać się wstecz. To jest tylko kwestia czasu. Tylko kwestia czasu. Cofniesz się. Więc moja rada, przestań. Złap ten pług. Jeśli naprawdę wierzysz, że Jezus jest tym, który jest Panem i Zbawicielem, którego warto naśladować i warto poświęcić wszystko. Wszystko znaczy wszystko. A to znaczy, że Bóg się upomni o wiele rzeczy w twoim życiu. To po prostu złap ten pług i idź. Tam, gdzie On cię posyła. Rób to, czego On od ciebie oczekuje. Inaczej zaczniesz się cofać. Ale tu jest napisane, że ja nie mam upodobania. Moja dusza, a Bóg mówi, moja dusza nie ma upodobania w tych, którzy się cofają. Wiecie, ktoś powiedział, że nikt nigdy nie stoi w miejscu, człowiek zawsze się cofa. Więc nieważne, przez jak daleko zaszedłeś, pytanie jest, czy stoisz w miejscu, a innymi słowy po prostu, czy się nie cofasz. Bo Bóg mówi, że nie ma upodobania Jego dusza w takich ludziach. Jezus uczy dalej w 14 rozdziale Łukasza, tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Tam Jezus naucza na temat brania krzyża codziennie, mówi o królu, który ma się przygotować na wojnę i ma to przeliczyć, mówi o stróżach, którzy i winnicy, uczy tych wszystkich rzeczy. A potem mówi, kto nie chce płacić ceny, nie chce iść za mną, kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie jest mnie godzien. Czy to jest całkowicie inne od tej Ewangelii, którą ciągle dookoła słyszę? Nic cię wiara w Jezusa nie kosztuje. Chodź do kościoła. Pastor odnotował, że jesteś. Pojaw się może jeszcze tam na jakiejś aktywności, żeby nie było, że jesteś taki letni chrześcijanin. To nie o to chodzi, słuchajcie. Nie przychodźcie tu dla mnie. Bo to jest złudne, to jest nieprawdziwe. Ja wierzę, że przychodzimy tu, ja też. Żeby naprawdę iść za Jezusem, żeby Go naśladować. Wyrzekłeś się wszystkiego? Opuściłeś wszystko, co wiązało się z starym życiem i kiedy poznałeś Jezusa, to zostawiłeś wszystko i naprawdę tak się tego trzymasz? Czy jak uczniowie, apostoł Paweł, Abraham, Mojżesz, Dawid i wielu innych, gotowy jesteś zostawić wszystko? Paweł miał wszystko. Był faryzeuszem, wykształconym, dobrze żyjącym, dobrze prosperującym. Ale kiedy on poznaje Chrystusa, to wszystko nie ma znaczenia, słuchajcie, to jest inny człowiek. Ale nie mówi, to tak trochę będę faryzeuszem, to wtedy będę tych faryzeuszy nawracał. Trochę będę takim naśladowcą Chrystusa. Nie jeździ bryką, nie ma fajnej chaty. Jego marzenia nie są w tych kwestiach. Jego dom to więzienie bardzo często. Cierpienie związane z różnymi chorobami, prześladowania. Nieraz musiał wiać, szybko się zbierając. Nieraz widział rozwścieczony tłum.
Kiedyś był częścią tego tłumu rozwścieczonego, a teraz jest po drugiej stronie. Ale czy on mówi, że nie warto? Modlę się, aby ten zbór, aby to miejsce, to było miejsce, gdzie jest pełno naśladowców. Gdzie ja w to wierzę? Wbrew powszechnym opiniom, bzdurom wypisywanym nieraz w internecie, że to nie ma już prawdziwego kościoła, ja wierzę, że to jest możliwe. Ja modlę się i będę modlił się, dopóki żyję, żeby to miejsce, abyście wy byli takimi ludźmi. Żeby nic dla nas nie miało takiego znaczenia jak naśladowanie Jezusa. Zobaczycie, to wiele zmieni w waszych relacjach. To wiele zmieni w waszym życiu. Ja się o to modlę i będę w to wierzył. Ja nie chcę żyć letnim życiem. Mam nadzieję, że wy również. Ja nie chcę tylko mówić wzniosłe rzeczy o Bogu, ale chcę ich doświadczać. Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy naprawdę naśladuję. Kiedy naprawdę zrobię to, że moje nie jest moje, ale jest Jego. Wszystko. Wszystko. Modlę się, byśmy byli pełni obecności Bożej. Oburącz trzymając pług. Chciałbym zakończyć to zwiastowanie jeszcze jednym tekstem. Zapisanym w liście do Filipian 3:7. Po prostu posłuchajcie. I zastanów się, czy dzisiaj możesz się pod tym podpisać. Czy to, o czym mówi apostoł Paweł, jest częścią twojego życia? Czy możesz dzisiaj złożyć takie oto wyznanie? Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już o to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki wy nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Wszystko uznałeś za szkodę? Wszystko? Nic nie jest ważniejsze od Chrystusa? Tak szczerze. Byli tacy, którzy się cofnęli, o których Paweł mówi, z płaczem o nich mówię. Obyśmy nigdy o sobie nie musieli z płaczem mówić. Obyśmy nigdy nie musieli. Zostaw wszystko i naśladuj Go. Bez zastrzeżeń, bez odwrotu i bez żalu. Amen. Powstańmy.
Chciałbym, żebyśmy chwilę spędzili na modlitwie. Pamiętaj, że Bóg każde twoje ślubowanie traktuje bardzo serio. Pytanie jest, czy jesteś gotowy. Bez odwrotu, bez zastrzeżeń, bez żalu i za nim. To jest piękna droga. Piękna droga. Doświadczeń, które nikt nie będzie musiał pompować w twoim życiu. Przeżyć, których nikt ci nie zabierze. Z żywym Bogiem. Kiedy Go naśladujemy, życie jest naprawdę piękne. Czy jesteś gotowy Go naśladować? Stójmy przez chwilę w modlitwie. Jeśli ktoś z was chciałby się modlić, to zachęcam. A ja też chciałbym się modlić później o was.